Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota, jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: gdzie, Panie? On im odpowiedział: gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii jest swoistą małą apokalipsą. Chrystus objawia swoim uczniom rzeczy przyszłe. Daje także nam dwa przykłady ludzi Starego Testamentu, którzy powinni dla nas stać się wzorem rozeznawania. Noe i Lot potrafili dostrzec znaki, których nie potrafili lub nie chcieli dostrzec ludzie im współcześni. Kiedy Noe budował arkę, wszyscy wokół niego prowadzili życie tak, jakby nic się nie działo. Być może szydzili z Noego, myśląc sobie, że chyba postradał zmysły, budując okręt z dala od morza. Podobnie było z Lotem, który w środku nocy opuszcza bezpieczne mury Sodomy. Nikt się wtedy nie spodziewał, że ogień spadnie z nieba i pochłonie wszystkich mieszkańców tej krainy. Dziś po mieszkańcach Sodomy i Gomory nie ma śladu. Nie przetrwała ich cywilizacja, a ruiny ich miast pokryły wody Morza Martwego. Czy mieszkańcy naszych miast są mniejszymi grzesznikami od mieszkańców Sodomy i Gomory, którzy ponieśli za swoje grzechy karę ognia? Lub mieszkańcy ziemi, sąsiedzi Noego, których pochłonęły wody potopu? Czy też mieszkańcy Jeruzalem, których miasto Rzymianie zrównali z ziemią w roku 70 naszej ery? Warto dziś przyjrzeć się słowom Jezusa i wziąć je głęboko do serca. Niech dotrze do nas głos współczesnych proroków i świadków Boga. Święci ukazują nam drogę, która jest alternatywą dla tego, co proponuje nam współczesny świat. Nie warto płynąć z nurtem, ale właśnie pod prąd, aby nie zatracić własnej tożsamości. Trzeba nam wybierać drogę Noego, Lota, Jana Chrzciciela i wielu innych, którzy wbrew światowym trendom pozostali wierni Bogu, zasłuchani w Jego głos i pełniący Jego wolę do końca.